Witam wszystkich 31 stycznia na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przechodzimy sobie już do wykresu. Zaczniemy dzisiaj od kalendarza ekonomicznego, ponieważ dzisiaj bardzo ważny dzień. PKB w Polsce o 10, wskaźnik CPI w Niemczech o 14, no i od 14:15 się zaczynają Stany Zjednoczone, zmiana pozarolniczego zatrudnienia, zapasy ropy naftowej 16:30 i chyba najważniejsza część, na którą wszyscy czekają, oświadczenie FOMC, decyzja w sprawie stóp procentowych i konferencja prasowa Powella. Także tutaj na pewno pojawi się ta większa zmienność na rynkach tradycyjnych. Podejrzewam, że również na rynku kryptowalut możemy zaobserwować w tym czasie jakieś ruchy, chociaż ostatnimi czasy nie było to aż tak bardzo widoczne w czasie newsów. Natomiast no, rynki tradycyjne na pewno tutaj będą reagowały dość silnie i warto też w tym czasie zabezpieczyć swoje pozycje, bądź po prostu wyjść z rynku i poczekać, aż się ustabilizuje ten rynek i obierze kierunek, który będzie właściwy po ogłoszeniu danych. Zaczynamy od ropy. Wczoraj wyznaczyłem trzy poziomy, na których spodziewałem się reakcji. No i tak właśnie mamy ten pierwszy poziom. Zaczyna nam się budować ten pierwszy poziom, został zaliczony. Jeżeli ktoś łapał, no to cały ruch był do wzięcia tutaj pomiędzy strefami. No i tak też się tutaj zadziało. Widzimy, że 61 nas trzyma. Wybicie tego poziomu, no to jest tutaj 80-147, tu się nic nie 174, tu się nic nie zmienia. Tutaj ten target trochę wyżej. Także tu w tych rejonach bym się spodziewał ceny, jeżeli wybijemy ten boks. Natomiast jeżeli będziemy kontynuowali, no to tutaj 75-120 jako kolejne miejsce, gdzie można łapać pozycję długą. Tutaj wybiliśmy tą małą korektę, która nam prowadzi ten ruch wzrostowy i jeżeli sobie tu przyłożymy 1:1, no widzimy, że tutaj ta strefa między 74,726 i 75,119 jest jak najbardziej strefą prowzrostową i tutaj możemy zobaczyć kolejną reakcję. Także ja obecnie mam shorta z tych poziomów. Ten long został zamknięty. No i czekam na to, co się wydarzy dalej. Stop loss jest tu nad poziomem i czekam na dojście w niższe rejony. Gdybyśmy wybijali tą strefę, no to stop loss jest na zero i pozycja już jest bezpieczna. Złoto wczoraj, no idealnie, punkt. Mówiliśmy rano o 47, że zostanie zaliczone. Zostało zaliczone, płynność została ściągnięta. No widzimy ten silny ruch ceny w dół. Jest interwał 4-godzinowy. Na godzinówce może pojawić się podbicie. Tutaj pierwsze opory, no to jest to 20:37. Natomiast no możliwe jest kontynuowanie tej wyprzedaży. Gdyby tak było, no to takim ważnym poziomem jest 2030. To już zostało przetestowane wczoraj. Zrobimy ten poziom na zielono. No i dalsze targety, które ewentualnie bym widział, no to są już tutaj, zmierzymy ten ruch. I tu widzimy, że reagujemy dokładnie na tym 33 jako wsparcie. Ten poziom 2037 zostaje oporem. I te niższe poziomy jak najbardziej do przetestowania 2024. Tutaj możemy poszukać sobie jeszcze, co prawda tutaj mamy taką korektę, która też nas trzyma w tym ruchu wzrostowym. Jeszcze ją sobie skolonujemy tutaj. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zrobiliśmy zasięg tej korekty. Jeżeli zostanie wybita, no to
idziemy niżej. Natomiast jeżeli rynek zdecyduje się na wybicie tej strefy, kolejny przystanek tutaj 2060. Myślę, że dzisiaj będzie spokojniej na rynku do momentu ogłoszenia danych o 20 i tam zobaczymy dalsze ewentualne silniejsze ruchy. 2060 target wzrostowy w tej chwili, jeżeli byśmy mieli tutaj dojść do tych poziomów. Natomiast poziomy zakupowe dla mnie, no to przede wszystkim ten 2024, to będzie też wynikać z mierzenia tego ostatniego, jak gdyby, ruchu ceny. Jak sobie zmierzymy ten ruch, to mamy 161,61, także to jest strefa, w której ja będę osobiście dokładał pozycji, jeżeli się tutaj cena pojawi. Okej, i to jest dla mnie taki poziom na złocie zakupowy. Tutaj mamy 161,61, także warto obserwować poziom. Pod względem zakupowym. I tutaj sobie ustawię alert. +161. Okej. Dobrze, to tutaj mamy to ustalone, natomiast pierwszy taki większy opór, który mamy dla ceny, jest tutaj 2037. Tak to widzę w tej chwili na złocie. Ja jestem bez pozycji, tutaj wychodziłem na poziomie 2033 i czekam na to, co się będzie dalej ewentualnie działo. Możemy dołożyć jedno mierzenie, które tutaj od dołka do szczytu, tutaj i mamy dolna krawędź, górna krawędź 2 razy 161. Także no tutaj mocne poziomy. 61 nas trzyma w tej chwili prowzrostowo, 32. Okej, okay. Dobra. Mamy złoto omówione. Ropa również była omówiona, gaz ziemny teraz. Gaz ziemny, myślę, że tutaj ta zielona strefa zostanie zaliczona i ta płynność z rynku może zostać wciągnięta. Także to zejście niżej, tutaj okolice $2, jak najbardziej realne. No i ja tutaj będę też się pozycjonował pod ewentualne dalsze zagranie pozycji długich. Na tym poziomie ustawiam sobie alert. Dobrze, to mamy gaz ziemny. No wczoraj nowe ATH na wybita strefa. Ja tutaj niestety byłem w pozycji krótkiej z tej strefy. Na reteście próbowałem wchodzić. Niemniej jednak no, na części pozycji zaliczyłem stop lossa. Tutaj mnie wybiło. Dokąd możemy teraz dobić? No to tutaj trzeba sobie zrobić te mierzenia. 2,61 nas zatrzymało, także tutaj jest ten poziom i jako poziom oporu. I stąd możemy zobaczyć zawrócenie ceny i przetestowanie 38,300 tutaj tych rejonów. Na ten moment jestem bez pozycji, czekam na to, co tutaj się wydarzy. Dzisiaj bardzo ostrożnie ze względu na te dane, które będą wieczorem. Indeks dolara. Interwał jednodniowy, widzimy, że dolar nam się umacnia. Po raz kolejny będziemy podchodzić do targetu 103.812. Ja spodziewam się tutaj 104.301, a co za tym idzie, jeżeli pokonamy ten poziom, no to tutaj górna banda tego kanału spadkowego i ta płynność, która jest tutaj do zebrania w okolicach 104.328, jak najbardziej możliwe.
Jeżeli tak by się działo, no to scenariusz, który sobie rozrysowywaliśmy w zeszłym tygodniu na euro do dolara, może jak najbardziej zadziałać. I tutaj zmierzymy sobie tutaj te poziomy 1,0722, jak najbardziej są realne. Wejdźmy na jednodniówkę. I tutaj na jednodniówce sobie możemy zmierzyć cały ten ruch wzrostowy, który tutaj mieliśmy od tego dołka, żeby wyznaczyć jakiś poziom taki, do którego będziemy z wyższego interwału zmierzać. No widzimy, że 0,61 jest 1,07130 i tu pierwsza reakcja pojawiła się na 1,07. Także uważam, że jeżeli wybijemy ten poziom 0,5, no to będziemy zmierzać w kierunku, tutaj mamy mierzenie tego ostatniego ruchu. To są dla mnie targety na dłuższy termin albo na dzisiejsze dane nawet. Tutaj w okolicach 1,07278, jeżeli utracimy poziom ten tutaj, który mamy zaznaczony. Ja zaznaczę może dwa te poziomy, ale tu mamy taką strefę, która nam się tworzy. I tu mamy 0,127. Widzieliśmy pierwszą reakcję, jednak cena tu powraca i uważam, że zejście do tej zielonej strefy jest jak najbardziej realne. I tutaj też będę się pozycjonował. Moment, tutaj usuniemy te alerty. Już one zadziałały. Dobrze. I ustawimy tutaj alert. Też widzimy, ile płynności tam jest na rynku do zebrania. Także ja będę tutaj obserwował te rejony jako 0,61 plus 161 D1. To jest ważna informacja, ponieważ to są bardzo silne mierzenia i tutaj utrata tego poziomu będzie dla mnie sygnałem, że lecimy znacznie niżej. Tutaj ta strefa, to są dwie strefy, tutaj już nie zagrywam w tej chwili longa, stąd jednego tu mam odpalonego. Niemniej jednak on jest na wejściu i myślę, że wczoraj tutaj ten dołek jest złapany. Niemniej jednak no będę uważał, bo uważam, że ten poziom może zostać wybity i kierujemy się do tego boksa poniżej, tutaj w okolice 1,07. Jeszcze możemy sprawdzić sobie, jak wygląda. Widzimy, jak silna podaż jest w tej chwili na D1, także no tutaj raczej kierunek południowy. Podobnie sytuacja się ma na funcie do dolara. Tutaj też widzimy reakcję na poziomie tym, który wczoraj sobie wyznaczaliśmy, 1,26524. Niemniej jednak, jeżeli zobaczymy to zejście niżej, widzimy, że wybiliśmy tą linię trendu, przetestowana została i teraz zmierzamy w kierunku. No, moje targety to jest tutaj 1,25, a nawet 1,25260, ta zielona strefa, czyli dolna banda tego kanału wzrostowego, w którym się poruszaliśmy. Natomiast warto jeszcze tutaj dodać sobie takie mierzenia wewnętrzne, które mamy od tego dołka, bo po drodze mamy jeszcze wsparcia. Widzimy, że 0,61 jest trochę wyżej tutaj w tej chwili. Niemniej jednak no, tutaj już było pierwsze nadbicie tego poziomu, ściągnięcie płynności z poniżej, więc jeżeli byśmy wybili ten poziom na interwale 4-godzinowym, no to kolejne targety są właśnie tutaj w tych okolicach. Mamy 0,61, 0,61. Tutaj jest kolejny poziom, do którego może nam cena dążyć. Tu mamy wsparcie w tej chwili. Jego wybicie, no to kolejne targety nieco niżej. Tutaj
te szczyty do przetestowania jak najbardziej realne. Te dołki tutaj, które mamy. Także no ja obserwuję w tej chwili tutaj ten poziom, jak tu cena będzie dochodzić, zobaczymy, będę podejmował decyzję, co z zagraniem na reakcję i odbicie. Są to poziomy, na których może ta reakcja się pojawić ze względu na to, co w przeszłości się działo na tych poziomach. I też sobie tutaj ustawię alert, możliwy long. OK. Dobra. No, opory to tak jak były wyznaczane, tak? Tutaj 1,27205, 1,27313 i tutaj najmocniejsza strefa oporu, od której się odbijamy na ten moment do pokonania. Jeżeli ją będziemy wybijać, no to będę aktualizował, co dalej się może nam zadziać na wykresie. Niemniej jednak tutaj ten poziom jest dla mnie kluczowy. Jego wybicie, no to jest tutaj zejście nawet w okolice 1,26323. Złotówka do dolara. Tutaj mamy, wpadliśmy w taki ruch boczny. Wybiliśmy z tego kanału dołem, także ja oczekuję zejścia ceny tutaj do tego poziomu i to będzie poziom, gdzie będę dokładał pozycji. Wcześniejsze wsparcie no to jest 3,99532. Natomiast ta strefa oporu kluczowa no to jest tutaj dla mnie te dwa poziomy. Jeżeli je wybijemy, no to 4,06 i zdjęcie płynności z nad tego szczytu jak najbardziej jest realne. To wszystko, co przygotowałem dla Was w porannej aktualizacji rynku Forex. Mam nadzieję, że wczoraj korzystaliście na złocie, bo setup pięknie wszedł, ropa pięknie weszła, waluty też dały zarobić, także wczoraj bardzo dobry dzień. I mam nadzieję, że dzisiejszy będzie podobny. Pamiętajcie o godzinie 20:00 dane ze Stanów Zjednoczonych, które będą rzutować na cały rynek. Do usłyszenia. Cześć.